Witam państwa bardzo serdecznie na moim kanale. Witam moich starych i nowych słuchaczy. W ostatnim czasie naszły mnie refleksje, jak przybliżyć państwu temat szantażu emocjonalnego, by był on łatwy do rozpoznania. Zanim to jednak zrobię w sposób nietypowy, przedstawię państwu bilans zysku i strat w związku z narcyzem. Twórczynią bloga i autorką tego tekstu jest cudowna, ciepła kobieta, z którą miałam przyjemność rozmawiać. Dostałam pozwolenie na opublikowanie treści bloga: Znikające marzenia. Posłuchajcie: Już nic nie myślisz, już nic nie czujesz, nie zastanawiasz się i nie oszukujesz. Za dużo złych słów, za dużo gestów. Wszystko widziałaś, zakłamywałaś, przeinaczałaś, kolorowałaś. Bilans dobroci i bilans smutku: nic nie wychodzi, raz na plus, raz na minus. Brak wyrównania i brak już szukania. Nic się nie zgadza, nic nie pasuje wszystko odwrotnie i wszystko ktoś psuje sinusoida. Raz w górze, raz w dole, serce się waha, bo nie zna wyniku, szuka i liczy. Są nie, niewiadome, za dużo znaków, za dużo bodźców. Co robić? Co robić? Próbujesz od nowa, może tym razem wynik się nie schowa, lecz znowu to samo, nic nie wiadomo. Dodajesz powoli plusik do plusa, dobre uczynki i miłe gesty, i czułe słowa, i życie od nowa, i plany, i cele. Wynik jest niezły. Liczba pokaźna. Teraz minusy. Ból i rozdarcia. Smutek i żale. Serce w zawale. Jest tego więcej. Niestety więcej. Słowa bolały. Bardzo bolały. Chcąc, nie chcąc. To minus jest większy od plusa. Przyćmił co dobre. Wspaniałe, cudowne. Zrobił to szybko. Zrobił to nagle. Nic się nie zgadza. Plus dodać minus, zawsze to minus. Tak już zostanie, wynik to wynik. Nie będziesz już liczyć, nie będziesz już szukać, bo nowe równanie to rozczarowanie. Nieważne jak dodasz, nieważne co w nawias, zawsze ci wyjdzie minus za duży, minus bolesny, który nie patrząc na wynik równania, uderzył z siłą rozczarowania. Więc minus tak silny, tak duży i srogi zabrał plusowi najlepsze drogi i ciągle mu mówi. Nic się nie stało, miało tak nie być, ale się zadziało. Myślę, kochani, że ten tekst y, mówi sam za siebie. Zawsze w tym związku pozostaniemy na straconej pozycji, zawsze na minusie. Nigdy ten bilans nie będzie wyrównany, tak. Przez chwilę pełni nadziei, a po chwili oderci ze wszelkich złudzeń, z ranami, które będą nas, nam się goiły przez całe życie. Dziękujemy pani M. za mm, tak cudowną twórczość, bo y, przedstawiła to w bardzo taki y, pokaźny i wyraźny sposób. A teraz przejdźmy już do głównego tematu, jakim jest szantaż emocjonalny. Kochani, pokrótce wyjaśnijmy sobie, czym on dokładnie jest. No na pewno manipulacją, przekroczeniem naszych granic, kontrolą oraz wywieraniem wpływu. Osoba stosująca szantaż wysuwa najpierw żądanie. My stawiamy opór, szantażysta wymusza podstępem presję i poczucie winy. Jeśli to nie pomaga, stosuje groźby. My ulegamy żądaniom i za niedługi czas cała sytuacja jakby powtarza się na nowo, tak? Pierwszy typ to tak zwany typ prokuratora. Typ zastraszacza, nieznoszące sprzeciwu, swoimi groźbami o pozbawienie ci środków do życia czy zabraniem ci dzieci, skłania cię do zostania i posłuszeństwa. Tu się też pojawia karanie milczeniem. Ofiara traci poczucie bezpieczeństwa. Drugi typ to gracz emocjonalny. To jest biczownik. To ten, który udając, że popełni samobójstwo, wywiera na nas poczucie winy i skłania do chodzenia po domu na palcach, żeby tylko nic sobie nie zrobił. Tu jest zawarta również ogromna kontrola nad naszymi zachowaniami, tak? Czyli, czyli zobaczcie, w, w jaki sposób nas y, też kontrolują poprzez nasze, y, nasze zachowania. Y, wie, wiedzą, że nie, nie zrobimy nic przeciwko nim, bo może się to. Y, Wiecie, no, spotkać, mo, że możemy się spotkać z tym, że oni sobie coś zrobią, więc z góry wiedzą, że no, będziemy jakby posłuszne temu, co, co, co oni robią i co do nas mówią. No jest o, o, ogromna kontrola. Kolejny typ szantażysty to cierpiętnik. Będzie wmawiał, że musi być taki zaopiekowany, bo jest tak. Strasznie samotny. Powie, że nie poradzi sobie bez ciebie. Będzie wymuszał na tobie potrzebę zaopiekowania się nim. Może też w ten sposób robić siebie nieporadną bądź dzieci, nawet już dorosłych, próbując wybierać za nich studia, pracę albo życiowego partnera, partnerkę. Tak czy inaczej, cierpiętnik wmawia ofierze, że jego stan to konsekwencja. Twoich działań, tak? Ostatni typ to typ kusiciela. Prawdziwy megaloman, ale też hipokryta. Składa takie deklaracje, że nikt nie jest w stanie się im oprzeć, gorzej idzie jednak z ich spełnieniem. Wmawia nam na przykład, że ich była żona jest zazdrosna albo nasza koleżanka z pracy jeśli zerwiemy z nią kontakt, to nam się będzie zupełnie inaczej żyło. Tylko niestety nie ma to odzwierciedlenia w realnym życiu. Kusiciel sprawia, że robimy wszystko pod jego dyktando, by tylko spełnił obiecane rzeczy. Jak tylko osiągnie to, co chciał, szybko zapomina, że coś nam obiecał. Wręcz się tego wypiera. Ja no przecież ja, ja nigdy nie mówiłem czegoś takiego, tak? Więc yy, wiecie, tutaj ta manipulacja yy, też jest yy, dosyć mocna. Możemy usłyszeć, że ja się tak poświęcam dla ciebie, a ty nie chcesz zrozumieć, że potrzebuję więcej czasu. Wiecie, kiedy my po tym jak dajemy, oczekujemy spełnienia też obietnicy jakby w drugą stronę, tak, którą abstryfikant nam dał. To już no, nie robi się tak przyjemnie. Zaczyna się pretensjonalność, zwalanie winy, że my tylko chcemy brać, a nic nie dajemy. Wiecie o co mi chodzi? Odwraca kota ogonem po prostu. Jednak najgorszym typem jest ten, który stosuje wszystkie te techniki: od płakania żywnymi łzami poprzez karanie, zastraszanie. Jak zatem sobie z tym poradzić? Po pierwsze, nigdy nie, zostawi, nie zostawajcie, jakby z tą kwestią sami. Porozmawiajcie z kimś z bliskiej rodziny, bądź przyjacielem, żeby spojrzał obiektywnie na problem, bo naprawdę, bo my ofiary zwykle mamy tak, że boimy się mówić, jakby o swoich. O tym, co się dzieje w domu, no bo jest nam, no nie czarujmy się, jest nam wstyd po prostu przed środowiskiem z zewnątrz, ale jeżeli się nie przełamiemy i nie zaczniemy pytać, jakby innych osób, czy faktycznie na przykład to, co oni do nas mówią, albo w jaki sposób nas traktują, czy to jest w porządku, ktoś, kto stoi z boku, on obiektywnie spojrzy, tak, na to. Po drugie, jeśli szantażujący partner czegoś od ciebie natychmiast wyma wymaga, nie uginaj się, daj sobie czas na przeanalizowanie pewnych spraw. Jeśli, chodzi do, jeśli dochodzi do gruźb i zastraszania, zgłoś to na policję. Nigdy nie możesz być pewien, czy pewna, czy nie spełni swoich gruźb. Jeśli czujesz, że sam, sama się z tym nie uporasz, Podejmij również psychoterapię. Słuchajcie, ja wiem, że zwykle ludzie zaraz po przemocowych związkach nie mają siły i nie mają. Po prostu nie mają siły się podjąć tej psychoterapii, yy, odrzucają tą myśl myślą, że może sobie sami z tym poradzą, ale to ona daje nam wgląd w swoje cechy osobowości, które pokazują nam, w jaki sposób pracować nad samodzielnością i nie uleganiem wpły wpływom innych, tak? Kolejnym tematem, jaki poruszę, to narcyz w sądzie. Dzisiaj kochani, ja myślę, że. Yy, Wie, wiele z Was, czy wielu z Was, bo tutaj do Panów oczywiście też mówię, zmaga się z tym problemem, że no są prowadzone sprawy sądowe. Jak nie rozwodowe, to um, o dzieci. I to jest naprawdę bardzo długi, żmudny proces, który w jakiś sposób też odbija się na nas, w jakiś sposób nas wykańcza. Natomiast myślę, że warto przez to przejść, żeby też no, mieć w sobie taki, taki spokój, tak? żeby, żeby po prostu to w końcu zakończyć, bo no, tutaj jak nie, to. Będzie to ciągłe zastraszanie, albo y, pójdę do sądu, albo odbiorę ci dziecko, albo to, albo tamto. Niech sąd o tym zdecyduje. Pozwólcie na to. A wy walczcie, wysuwajcie argumenty i pamiętajcie, że jeżeli walczycie o dzieci, to musicie też y, y, pokazywać jakby y, ten... Y, Tą taką pozycję, jakby z punktu widzenia dziecka, tak? Co dziecko może odczuwać w danym momencie, nie zapominajcie o tym, bo to jest bardzo ważne, żeby postawić się też jakby w. w w sytuacji dziecka, tak? Co, jak dziecko może się na przykład czuć w konkretnej sytuacji, i my, jako rodzic, no, musimy wiedzieć, co jest dla dziecka dobre, a, a, a co nie, prawda? Dziecko samo też no, nie jest w stanie o tym zadecydować. Co miałam mówić? Kochani, Dziś pokażę Wam, jak narcyzi manipulują faktami w sądzie. Przeczytam Wam fragment apelacji, którą złożył. Ja też składałam apelację, i co prawda przyszło mi, po prostu dostałam informację, że apelacja została zakończona. Na szczęście sąd się nie wziął wszystkiego pod uwagę, więc w części oddalił moją apelację, ale jego oddalił w całości. I chciałam Wam powiedzieć, że bardzo się cieszę, bo wziął kil sąd kilka rzeczy pod uwagę. Chcę wam pokazać, że warto jest walczyć o, o dziecko i u, y, udokumentować to, co się dzieje, bo y, oni w tym momencie są no, na pozycji przegranej, tak? Nie mają dostępu y, takiego do dzieci w pełni, żeby tymi dziećmi manipulować, żeby je niszczyć, żeby y, wiecie, robić z nich albo złote dziecko, albo takie dziecko odepchnięte, odrzucone. Y, tutaj. Y, ja o Złotym Dziecku może nawet nagram y, osobny podcast. Natomiast, wiecie, bardzo ważne jest to, żeby faktycznie te dzieci ochronić. Chcę się spotykać, niech będą te spotkania pod nadzorem, tak jak y, sąd ustalił. Y, on tam podał, że y, ja te spotkania nagrywam. Oczywiście, że nagrywam i będę nagrywała, bo. To jest dla bezpieczeństwa mojego dziecka najwyraźniej coś ma na sumieniu, albo coś chce robić, skoro nie chce być nagrywany. Inne rodzice, wiedząc nawet, że jest nagrywany, to by po prostu zajął się dzieckiem i się nie przejmował tym, że druga strona go nagrywa. Natomiast zapomniał w sądzie powiedzieć, że on mnie też nagrywał, na, tylko tyle, że na dyktafon, a nie na kamerę. Natomiast wiecie, no właśnie i tutaj jest już manipulacja faktami, tak? Mamy jeden przykład. Ale to nic, przeczytam Wam urywek i omówię go, bo myślę, że no to jest bardzo ważne, bardzo istotne, żeby pokazać, jak wygląda ta manipulacja. Wnioskodawczyni Magdalena Porada z powodu przykrych urazów z dzieciństwa, spowodowanych nadużyciami seksualnymi ze strony ojca, jest uprzedzona i nadwrażliwa na takie incydenty, które miały miejsce w niniejszej sprawie. Chodzi mianowicie o incydent odsłonięcia swojego fragmentu intymnego przez uczestnika postępowania w pokoju dziecka. Z powodów oto przykrych urazów, wnioskodawczyni stara się za wszelką cenę ograniczyć kontakt ojca z córką. Drodzy Państwo, omówmy sobie najpierw te przykre doświadczenia z dzieciństwa. Oczywiście, że były one przykre, ale to nie sprawiło, żebym nie mogła ukończyć szkoły, wyjść za mąż, mieć firmy razem z mężem, w którymś okresie życia nie być, wiecie, tak naprawdę szczęśliwą. To mi nie przeszkodziło, bo dzieciństwo w którymś momencie zostawiłam za sobą. Natomiast, uwaga. Podkreślam, że moje małżeństwo rozpadło się z dwóch przyczyn. Alkoholizmu mojego męża, y, dlatego że do niego wrócił i że y, nie chciał, że tylko jak pojawiły się y, problemy niezwiązane z naszym małżeństwem, ale y, po prostu y, no, mieszkalne, y, takie, wiecie, no, te, które mamy, mamy na co dzień, tak? czy finansowe problemy. Y, po prostu sprawiło, że mój mąż zaczął pić. No, ja w którymś momencie też się poddałam. Chodziłam z nim wcześniej na, na terapię, próbowałam, chodziliśmy na terapię małżeńską też, y, żeby wzmocnić nasz związek, no ale się nie udało. No, y, no przykro mi bardzo. No, ja też się przyczyniłam do tego, że mm, ten związek się rozpadł, bo przestałam na końcu małżeństwa o nie walczyć. Odpuściłam i weszłam w romans z panem Jot, co było no, naj, najgorszym błędem, jakim mogłam zrobić w życiu, bo z perspektywy teraz czasu myślę, że mm, powinnam jednak y, zostać w małżeństwie i, i pomóc mężowi. I tutaj y, jakby w jakiś sposób obwiniam siebie, bo on przypłacił to życiem. Natomiast y, no, nie mogę być. Odpowiedzialna za jego alkoholizm. Tutaj absolutnie nie. Natomiast, kochani, nigdy jednak nie zarzuciłam mojemu mężowi, że zachowywał się pod względem seksualności niewłaściwie wobec najstarszej mojej córki. On ją wychował i był bardzo dobrym ojcem. Dzi dzieci chodziły do niego kiedy tylko chciały, a jedyny warunek, jaki postawiłam, to zjedzony obiad i odrobione lekcje. Dlatego pan J. nie ma żadnych podstaw, by powoływać się na moje odczucia z dzieciństwa. Jeśli zauważyłam niewłaściwości, o których pan J. wraz ze swoją panią mecenas, broniąc się, napisał incydent, to tylko dlatego, że się faktycznie do tego dopuścił. Trudno zatem wobec stanu faktycznego przejść obojętnie. Jako matka dziecka mam obowiązek reagować na niestosowne zachowania ojca wobec córki. Natomiast to, że pan J. wiedział o moim dzieciństwie, tym bardziej był świadomy swojego czynu i retraumatyzacji, jakiej się dopuścił, również wobec mnie, a to jest kolejnym dowodem na to, że nie posiada zagroż empatii i jest wyzuty z wszelkich ludzkich cech. Spójrzcie, jakie to jest oczywiste. Skoro wiedział, jakie miałam dzieciństwo, skoro wiedział, że mój ojciec postępował w ten, a nie w inny sposób, to który człowiek zrobi wszystko, żeby doprowadzić po raz kolejny do tej sytuacji i odtworzyć pewne rzeczy? No tak sobie pomyślcie. Tylko człowiek, który nie ma za grosz jakiejkolwiek empatii. Najczęściej albo narcyzi, albo psychopaci. I moi drodzy, wiecie co? Nie boję się tego powiedzieć. Będę mówiła o tym głośno, dlatego że nawet jeżeli jakakolwiek sędzia, czy jakikolwiek sędzia, y, owszem, y, myślę, że y, tutaj się bardzo ładnie zachowali, natomiast jakby w tej mojej sprawie. Natomiast, wiecie, sędziowie nie wiedzą tak naprawdę, co się działo, jakby pod naszym dachem, tak? To ja z nim żyłam i to ja z praktycznego punktu widzenia mówię o tym, co przeżyłam. Dlatego nie będę milczała. Rozmawiałam, wiecie, z profesorem Boduszkiem, i on mówił: Magda, rób to, co robisz, bo robisz to dobrze i dajesz świadectwo innym ludziom. Przeżyłaś to na własnej skórze, znasz mechanizmy, mów o tym z punktu praktycznego. Ja wiem, że ja nie jestem y, y, osobą, która. Jakby jest upoważniona z punktu teoretycznego, bo od tego są specjaliści. Ale mając to przez 5 lat w domu, 7 lat prawie w związku, i bardzo dużo czytając o tym, zgłębiając wiedzę przez prawie 4 lata, myślę, że Mam, mam prawo wypowiadać się na ten temat, bo hmm, czytając o mechanizmach, zrozumiałam, dotarły do mnie pewne rzeczy, które też hmm, były jakby u mnie w domu. I myślę, że hmm, w ten sposób poznajemy prawdę, dochodzimy do tego i wtedy otwierają nam się oczy, tak? Widzimy, no kurczę, no przecież. To miałam w domu, to się działo. On się odzywał w ten sposób, on y, robił takie rzeczy, on się śmiał, kiedy ja płakałam. No to słuchajcie, jeżeli są ewidentne, y, jakby y, takie, wiecie, przesłanki y, do tego, że to zachowanie było identyczne, jak w y, opisanych na przykład książkach czy w y, podcastach. Które prowadzą psychologowie. I jeżeli my mamy świadomość tego, że działo się to też u nas w domu, to dlaczego mamy o tym nie mówić? I tutaj właśnie powiedziałam o tym, co dotyczy tej drugiej manipulacji uwaga, jest stanowczo nastawiona w stosunku do pana J, wyżej wymienione przykre doświadczenia z dzieciństwa, prowadzona działalność na portalu YouTube, Krytykująca zjawisko narcyzmu oraz napisanie książki w szponach narcyza złodzieja nadziei, a w opinii w wnioskodawczyni, tym narcyzem jest pan J. No, kochani, no, jeżeli mam y, świadomość tego, że y, ten człowiek mi przez 5 lat robił krzywdę, y, bo pierwsze dwa lata. Powiedzmy, to było takiej manipulacji i urabiania. Wiecie, y, etap bombardowania miłością, a potem, jak żeśmy za, ze sobą na, zamieszkali, zaczęły się prawdziwe cyrki, i roller, coaster i zabawy w ciepło zimno, i w kotka i myszkę. To, y, no, wybaczcie, ale myślę, że jesteśmy my, jako ofiary przemocy, jesteśmy. Yy, najlepszym przykładem yy, tego, że te rzeczy jednak miały miejsce. Yy, zresztą, słuchajcie, ważne jest też, żeby pójść do terapeuty, bo kiedy zaczynamy o tym mówić, kiedy mówimy o, yy, o tym, czym żeśmy zostali dotknięci, mówimy o tym, yy, w jaki sposób żeśmy, byliśmy traktowani i tak dalej, i tak yy, dalej, jakie mamy lęki, jakie mamy obawy i tak dalej. To wszystko jest potem tak naprawdę udokumentowane, i nawet w razie, wiecie, rozprawy sądowej, wy wyciągacie historię wizyt i mówicie: mówiłam o tym, o tym, mam takie lęki, czasami. Na przykład się zdarzało, że człowiek się też rozpłakał u psychologa, bo po prostu te przykre doświadczenia tak bardzo w nas jakoś notkwią, tak? że w którymś momencie no, człowiek nie wytrzymał i się po prostu rozpłakał, tak? ale, ale to dobrze, to nas oczyszcza, powinniśmy płakać jak najwięcej. Żeby, żeby to z nas schodziło, żeby tego nie trzymać w sobie. Ja myślę, że tutaj terapia jest jakby takim, no wiecie, kluczem do, do tego, żeby się ratować. I też pokazuje nam w, w, w jakimś stopniu, jak pojrzeć na pewne rzeczy inaczej, jak nie dać się wmanewrowywać. Powiem wam, ja jestem do tej pory wdzięczna, że ja natknęłam się na tą terapeutkę, którą miałam, bo to ona mnie nauczyła Wiecie, dystansu. Ona mnie nauczyła tego, żebym potrafiła się obronić, żebym potrafiła się odezwać. To jest po prostu coś niesamowitego, bo kiedy on przychodzi do domu i próbuje mi coś narzucać w moim własnym domu. To ja z automatu po prostu reaguję. Nie, nie wolno ci tego robić, tak? Bo nie masz, nie masz po prostu prawa, ani to jest moje mieszkanie, jeżeli ci coś nie odpowiada, to wyjdź. Nie, o, Wiecie o co mi chodzi, ale jest możliwość obronienia się. Oni tego nie cierpią, bo oni w tym momencie słabną. Ich przemoc nie jest tak, jakby nie wpływa na nas tak mocno, jak wpływała wcześniej. I oni o to są bardzo wkurzeni. Powiem Wam, widać nawet po jego minach, na, na nagraniach, w jaki sposób pała nienawiścią, jak y, patrzy na mnie takim nienawistnym wzrokiem, jak na przykład wychodzę z pokoju. Y, on sobie nie zdaje sprawy, że, że no, y, niestety, ale te mikroekspresje też są bardzo widoczne na nagraniach y, na i y, no, pewnych rzeczy nie da się y, wiecie wymazać, tak? Także tutaj, no niestety. Czy takie rzeczy jak rozglądanie się po pokoju w celu y, tam nie, znalezienia kamery, czy ten. Y, ja nie wiem. On y, po prostu. Oni pod tym kątem widzicie, no nie da się pewnych rzeczy, nie da się nad wszystkim zapanować. I to jest w tym wszystkim świetne, bo można pokazać takie prawdziwe zachowanie. Tak, kiedy dziecko do mnie wychodzi, on, on panicznie na przykład zrywa się i szuka, gdzie, gdzie jest kamera po, po, po wszystkich kątach pokoju. Dlatego no, tak się zachowują ludzie, którzy no, nie mają czystego sumienia, tak? Także kochani, brońcie się przed takimi ludźmi. Jest naprawdę warto pewne rzeczy mówić, bo ja myślę, że Najlepiej właśnie, jeżeli skupimy się na sobie, na swoim zdrowieniu, na budowaniu siebie, jesteśmy w stanie się obronić przed osobami toksycznymi, przed narcyzami, manipulantami i przed psychopatami. A teraz, kochani, przeczytam Wam rozdział przyżyty ból oznacza nowe priorytety z książki Ból, który wzmacnia Bernardo Stamatesa. Jak radzić sobie z bolesną przeszłością? Większość z nas w swym życiowym archiwum obok pozytywnych doświadczeń przechowuje pamięć o przeżyciach, które dostarczyły nam emocjonalnego cierpienia. Do takich należą na przykład wspomnienia z trudnego dzieciństwa. Jednakże zagłębianie się we własnej przeszłości, rozpamiętywanie decyzji, jakie podejmowaliśmy na rozmaitych etapach naszej życiowej drogi, aby znaleźć uzasadnienie tego, czego obecnie doświadczamy, jest z błędną postawą wobec cierpienia. Powoduje to u nas jedynie poczucie bezsilności, gdyż przeszłość już minęła. W obliczu choroby lub jakiej, jakichkolwiek innych przeciwności losu, które napotykamy, powinniśmy spoglądać w przód, nie przestawać budować siebie i stawiać, stawiać czoło życiu z nadzieją. To klucz do sukcesu. Poczucie winy za to, co stało się wczoraj, jedynie pogłębia nasze cierpienie. Nic nie daje myślenie typu ta choroba, czyli czy też kryzys, nieszczęście, nie przytrafiła mi się bez powodu. Jest to jedynie desperacka próba znalezienia odpowiedzi, która miałaby ukoić nasz niepokój. Niektórym choroba... Każe myśleć, jestem złym człowiekiem, skoro mnie to spotyka. To najwyraźniej sobie na to zasłużyłem. Zdarza się, że ktoś na nas zrzuca własne problemy, obarczając nas winą, której nie ponosimy. Znalezienie wytłumaczenia spotykających nas trudności pomaga złagodzić niepokój. Kiedy ktoś tłumaczy komuś, że to, co mu się przydarzyło, było wynikiem braku wiary, w głębi duszy ma przeświadczenie, że jemu samemu nic podobnego się nie przytrafi. W gruncie rzeczy, wszelkie tłumaczenia, jakie znajdujemy dla choroby czy cierpienia innych, służą uśmierzaniu naszej własnej trwogi. Ten, kto woła, to straszne, co się spotkało, to naprawdę poważna sprawa, coś okropnego, nie potrafi znieść własnego niepokoju i przenosi go na drugą osobę, nie potrafi zarządzać własnym cierpieniem i w rezultacie przelewa swój ból na osobę, którą dotknęło nieszczęście. Nie myśli o bliźnim, lecz o sobie samym, o własnym lęku, który przynosi na osobę znajdującą się właśnie w trudnym momencie życia. Co czynić w obliczu cierpienia, które nie ma końca? Postarać się wnieść w cierpienia naukę. Niekiedy stajemy wobec yy, trudności, które warto by. Potraktować jako lekcję życia. Jeśli na przykład pożyczyłem komuś pieniądze, a ten ktoś nigdy mi ich nie oddał, jego postępowanie sprawiło mi przykrość, ale jednocześnie pomogło mi zrozumieć, że nie powinienem pożyczać pieniędzy, kiedy już ból się wyczerpał i wyciągnęliśmy z niego naukę. To, co się stało, przestaje nas ranić. Taką postawę powinniśmy przyjąć wobec wszelkich bolesnych zdarzeń, gdyż uczenie się jest najlepszym sposobem ulżenia sobie w bólu. Mówi Mówienie w ojczystym języku jest dla nas łatwe, gdyż przyswajamy go w bardzo wczesnym wieku. Natomiast nauczenie się języka obcego może wydawać się trudne, bo jest dla nas całkiem nowy. Kiedy jednak już go opanujemy, wydaje się nam łatwy. Szukać towarzystwa kochających osób. Gdy cierpimy, powinniśmy dążyć do tego, by przebywać wśród osób, które okazują nam miłość. W takich chwilach tym, kogo najmniej potrzebujemy, jest ktoś, kto nam. Dlaczego stało się to, co się stało? Potrzebna jest nam wówczas osoba o wielkim sercu, która nas wysłucha, wesprze i zapewni, że możemy na nią liczyć, cokolwiek się stanie. Ideałem byłoby stale otaczać się wyłącznie ludźmi, których kochamy i którzy kochają nas. Wiktor Frankl opowiadał, że gdy był w Auschwitz, ktoś potajemnie dawał mu chleb ów człowiek dał mu w istocie nieskończenie więcej niż tylko pożywienie, ofiarował mu swoją uwagę i szacunek dla kogoś, kto nie miał zupełnie nic chlebem karmił jego ciało, lecz spojrzeniem umacniał jego ducha. Dr. Paul Brandt wyjaśnia, gdy w chorobie mamy u boku kogoś, kto daje nam swą miłość, może to poskutkować uzdrowieniem naszego ciała. Nie da się przejść przez cierpienie bez zaufanej osoby, która nas kocha. I nas dotyka, a w razie potrzeby będzie potrafiła płakać razem z nami. To samo dzieje się, kiedy dziecko skarży się mamie lub tacie, że coś je boli, a oni trzymają je za rączkę i zapewniają, że są z nim. Nie próbują niczego wyjaśniać, jedynie dają swoją pełną miłości obecność. Co po począć z przeszłością, którą nierzadko dźwigamy na barkach? Możemy wybrać jeden z następujących sposobów. Odtworzyć czyjeś przeżycia oznacza to skopiowanie tego, czego doświadczaliśmy w przeszłości, np. trudny charakter matki czy ojca. Moje rodzice mieli gwałtowne usposobienie, więc teraz ja jestem agresywny wobec innych. Jeśli mój ojciec kłócił się ze wszystkimi, w tym z matką, ja również przyjmuję wobec otoczenia postawę wojującą. Jeśli w mojej rodzinie nikt mnie nie motywował, idę przez życie bez konkretnego celu ani marzeń, które pragnąłbym zrealizować czyli odtwarzamy czyjś sposób myślenia, reagowania i działania. Przekształcić własne doświadczenia w ich przeciwieństwo. Na tym polega mechanizm obronny, którego psychologowie nazywają kształtowaniem formacji reaktywnych. Przekształcamy jakiś fakt lub zachowanie w coś przeciwnego. Oczywiście odbywa się to na poziomie nieświadomości. Jeśli moja matka była smutna, może się u mnie rozwinąć przeciwna postawa i będę żył w stanie euforii. Jeśli mój ojciec był egoistą, ja będę rozdawał pieniądze na prawo i lewo. Jedno jest pewne: niezależnie od tego, czy powielam jego postępowanie, czy wręcz przeciwnie, nie mogę się od niego wyzwolić. Dlaczego? Dlatego, że postawę, na której kształtuję swoje zachowanie, stanowi obawa, by nie zrobić tego samego, przez co cierpiałem. I choć brzmi to paradoksalnie, Rezultat jest ten sam. Wróćmy do pierwszego przykładu. Jeśli moja matka nie miała przyjaciół ze względu na swoją nieustającą melancholię, ja też nie mogę cieszyć się życiem w otoczeniu przyjaciół przez moją wieczną euforię. Jeśli egoizm mojego ojca spowodował, że cierpiałem z powodu deprywacji, własna rozrzutność także sprawi mi ból i nie będę potrafił niczym naprawdę się cieszyć. Napisał własną historię. Choć okres dzieciństwa jest bardzo ważny dla każdego człowieka, nie oznacza to, że tylko od niego zależy wszystko w naszym dalszym życiu. Wszyscy jesteśmy wolni i wystarczająco silni, by odłożyć na bok przeżyte trudności i napisać nowy rozdział naszej historii. Czynimy to przede wszystkim podejmując właściwe decyzje. A także poprzez miłość, jaką dajemy i dostajemy od innych, oraz marzenia, które wyznaczamy sobie jako cele w życiu. Nieustanny rozwój pozwala nam budować nową, odrębną historię, która jest tylko nasza i nikogo innego. Moje nazwisko jest kompletne. Udało mi się połączyć moją historię z moim rodzinnym dzieciństwem. Oba elementy składają się na moją tożsamość. Zaakceptowałem to, co otrzymałem od rodziny i uznałem wpływ, jaki ona na mnie miała, ale równocześnie wypracowałem własne doświadczenia i dokonałem własnych wyborów. Dzisiejsza psychologia mówi o realizacji, czyli o ludzkiej zdolności dostawiania czoła przeciwieństwom oraz o wzroście potraumatycznych. Potrafimy nie tylko pokonywać trudności, lecz także rozwijać się pokonując je. Na tym polega metamorfoza człowieka. Zamykając przeszłość, otwieramy przed sobą przyszłość. Otwarta Kimś inna historia z przeszłości, która w nas utkwiła i której nie zdołaliśmy domknąć, nie pozwala nam otworzyć drzwi do jutra. Gdy trwa w nas niezamknięty temat w naszej głowie pozostaje wspomnienie, które powtarza się i powtarza prowadząc nas do zupełnego wyczerpania. Wspomnienie śmierci, krzywdy, byłego partnera, który odszedł sprawia, że za każdym razem, gdy to sobie przypominamy, odzywa się w nas wewnętrzny głos, który sprawia, że zalewają nas emocje. Emocje. Wystarczy zgubiony przedmiot, o którym ciągle myślimy. Dlaczego to zgubiłem? Jak to możliwe? Niezamknięte sprawy z przeszłości nie pozwalają nam wejść w nowy etap dobrostanu. Pamiętajmy, zamykając przeszłość, otwieramy przyszłość. Pomyślmy przez chwilę i zapytajmy sami siebie, czy ktoś z twojej przeszłości nadal zaprząta ci głowę? Czy, jest jakieś czy jakieś wspomnienie budzi w tobie żywe emocje, ilekroć do ciebie wraca? Czy przypomnienie sobie danej osoby albo nieprzyjemnej sytuacji wywołuje w tobie do dziś negatywne emocje? To są właśnie sprawy, które powinniśmy zamknąć, aby móc wkroczyć w jutro. Coraz częściej cierpimy dziś na zaburzenia lękowe. Czym jest lęk? Obawą o jutro, o to, co może się zdarzyć w przyszłości. Osoba, która martwi się o jutro, zaczyna chorować. Nie warto się zakotwiczać na żadnym etapie przeszłości. Wyobraźmy sobie, że życie jest pociągiem, a poszczególne jego etapy stacjami. Wjeżdżamy, na przykład, na stację dzieciństwo, zatrzymujemy się tam na chwilę, ale potem nadchodzi jednak moment, kiedy trzeba ruszyć ku następnej stacji. Wkraczamy wówczas w wiek dorastania, ale nie możemy w nim pozostawać do czterdziestki. Trzeba Wsiąść do pociągu i podążyć ku dojrzałości i dalej aż do stacji starość. Nie możemy zatrzymywać się za długo na żadnym etapie, gdyż żaden nie jest piękniejszy od pozostałych. Zdarza się jednak nierzadko, że zachowujemy wspomnienia jednego etapu i mówimy na przykład: Pamiętam, jak było dobrze, kiedy byłem dzieckiem i miałem mamę i tatę. Nigdy nie powinniśmy się zamykać w dniu wczorajszym. Co powinniśmy więc zrobić? Cieszyć się każdym etapem życia i podążać ku następnemu, gdyż każdy ma swój urok. O ile łatwiej by było, gdyby nasze wspomnienia były biodegradowalne. Drzewo jesienią zrzuca zbędne liście, które spadają na Ziemię i co z nią zrobią? Użyźniają ją. Tak powinny działać nasze wspomnienia, opadać na Ziemię i wzbogacać naszą teraźniejszość, a więc przekształcać nasze przeżycia. Tak, byśmy mogli podążać naprzód. Powtarzam, żaden etap nie jest lepszy od poprzedniego. Dobrze jest być dzieckiem, dobrze jest być nastolatkiem, dobrze jest być młodym, dobrze jest być dorosłym i dobrze jest być starym. Jednak, aby to zrozumieć, musimy wyrobić w sobie zwyczaj niezakotwiczania się i obracania przeszłości na naszą korzyść. Cóż zatem robimy z tym, co przeżywamy? Tylko to, co piękne i tym, co trudne uczyć się. Nawet jeśli rozstałeś się z partnerem, z pewnością wyciągnąłeś jakąś naukę z tego etapu życia. I właśnie o to chodzi. Nie o to, by nigdy nic złego nam się nie przydarzyło, lecz byśmy przez to przeszli i czegoś się nauczyli. Wszystko ma dobre i złe strony. Przyjemnie jest mieć psa, jeśli lubimy zwierzęta, ale niemiło jest, gdy ów pies brudzi w domu. Stara przypowieść mówi pewien zniechęcony do życia młodzieniec nieustannie narzekał wszystko jest źle, wszystko jest źle. Mówił pewnego dnia Odwiedził go mędrzec, który powiedział mu: Pokażę ci, że wszystko jest dobre i złe. Napełnij kieszenie kamieniami, a jutro o tej porze będziesz i szczęśliwy, i zasmucony. Chłopak nie zrozumiał, ale pchał do kieszeni tyle ka kamieni, ile zdołał. Kiedy nazajutrz je wyjął, kamienie zamieniły się w diamenty. Cóż za radość! krzyknął, ale zaraz zaczął płakać, ubolewając, czemu nie wziąłem więcej kamieni. Wszystko ma dobre i złe strony. Ważne, by się rozwijać, choć nie wszyscy lubimy, kiedy ktoś spotyka... Spotykam po latach mówi nam, bardzo się zmieniłaś na lepsze, ale znaczy tyle, że się rozwinęliśmy. Rozwój jest jak strojenie instrumentu. Zacząłem grać na klarnecie w wieku dziewięciu lat, gdyż mój ojciec pragnął być klarnecistą. Lecz nie mógł i ofiarował klarnet mnie. Przez pierwsze lata nie chciałem się uczyć, jednak z czasem polubiłem to zajęcie. Pewnego dnia zagrałem utwór. Na Klarnet i Fortepian u mojego profesora, Salomuna Jacobsona. Kiedy skończyłem, profesor powiedział: Luisito tak mnie nazwał, zagrałeś bardzo dobrze. Dziękuję, mistrzu, odrzekłem, ale brzmiało to okropnie. Nie rozumiem, mistrzu, wykrzyknąłem. Grałeś świetnie, ale brzmiało strasznie, upierał się. Ale jeśli zagrałem dobrze, to jak mogło to źle brzmieć? Zagrałeś bardzo dobrze, jednak brzmiało to źle, bo nie zestroiłeś swojego instrumentu z pianinem. Zanim zaczniesz grać jakiś utwór, musisz nastroić instrument tak, by dobrze brzmiał. W przeciwnym wypadku wyda, się, wyda z siebie fałszywe dźwięki, mimo iż grasz dobrze. Co to znaczy nie być dostrojonym, nie rozwijać się? Można dobrze robić różne rzeczy w życiu, ale nie być nastrojonym. Dostrajaj się i rozwijaj każdego dnia po trochu. Nie otaczaj się osobami, które nie mają marzeń. Twoje jutro nie jest zapisane w dacie urodzenia ani liniach na dłoni, lecz w tym, o czym śnisz. Zawsze otaczać się osobami, które. Marzą o rzeczach wielkich i twierdzą, dziś jestem tu, ale jutro będę na szczycie. Szczęście nie przychodzi samo. Szczęście trzeba zbudować, stworzyć. Ludzie pytają, gdzie się podziewasz? Moje szczęście, nie mogę cię znaleźć. Tymczasem szczęście budujemy sami. Wtedy, gdy przestajemy czekać, aż nam ktoś pomoże, przytuli, będzie nam towarzyszył, i sami zaczniemy działać i wspierać innych. Na dziś, kochani, to już wszystko. Pamiętajcie, że to my jesteśmy odpowiedzialni za swoje życie, za swoje przekonania, za budowanie naszych pozycji, naszego szczęścia i nikt więcej nie może nam tego dać. I choćby ludzie of ofiarowywali nam, nie wiem jak wiele, to nikt nigdy nie da nam tyle, ile możemy dać sobie sami, kochani. Pozdrawiam Was ciepło i do kolejnego podcastu Magda Porada.